Muzykę spotykamy dosłownie wszędzie. Mamy nagłośnienie w samochodach, słuchawki towarzyszą nam w podróży, a w mieszkaniach stoi przynajmniej jakiś soundbar, system stereo albo kina domowego. Czegoś brakuje? Pewnie, przestrzeni biur, sklepów, lokali usługowych czy gastronomicznych. To dość specyficzne pod kątem nagłośnienia miejsca, wymagające troszeczkę innego podejścia do wyboru sprzętu. I tutaj z pomocą przychodzi szwedzka marka AudioPro i ich rozwiązania Biznes. Dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób Wy podchodzicie do tematu audio w Waszych lokalach. I z drugiej strony, czy podczas zakupów albo spotkań w restauracjach zwracacie uwagę na muzykę i sposób jej odtwarzania? Tymczasem intro, po którym zajmiemy się konkretami. Na rynku jest mnóstwo różnych rozwiązań audio przeznaczonych dla biznesu. Można więc zapytać, dlaczego to właśnie AudioPro Biznes wyróżnia się na tle konkurencji. Odpowiedź to prostota. Nie tylko obsługi, ale też przede wszystkim instalacji. Sam producent zresztą odważnie deklaruje, że gdy inne systemy montuje się oraz konfiguruje parę dni, AudioPro Biznes można mieć gotowe do działania w zaledwie ciągu kilku godzin. Na ten czas oczywiście wpłynie stopień rozbudowy naszego systemu audio, ilość urządzeń i stref do nagłośnienia. Tak czy inaczej, montaż i konfiguracja to bardzo prosta czynność. Kolejna cecha przemawiająca za AudioPro to elastyczność. W ramach systemu dostępne są bowiem głośniki ścienne, które równie dobrze można zamontować na suficie. W ofercie innych marek tak wszechstronne konstrukcje są raczej rzadkością. Producent oferuje również dwa modele głośników montowanych w szynach oświetleniowych, bardzo często wykorzystywanych w przestrzeniach biznesowych. Dają bowiem możliwość łatwego przeniesienia źródła światła, a w tym przypadku przesunięcia czy całkowitej relokacji głośnika w razie zmiany np. ekspozycji. Kolejna cecha systemu Biznes od AudioPro to protokół łączności oparty na dość nietypowym paśmie częstotliwości. Inżynierowie słusznie zauważyli, że typowe Wi-Fi jest protokołem dość zatłoczonym, szczególnie w kontekście przestrzeni lokali usługowych, gdzie dochodzą sieci gościnne oraz dziesiątki urządzeń podpiętych pod te sieci. Nie tylko pracowników, ale też naszych klientów. Stąd też urządzenia AudioPro Biznes łączą się między sobą nie przez typowe Wi-Fi, a za pomocą pasma radiowego 1,9 GHz w technologii DECT. Zero opóźnień, zero zakłóceń. Z jakich elementów składa się AudioPro Biznes? Na pozór nie ma tego zbyt dużo, ale ja osobiście uważam, że to akurat duży plus. Nie musimy bowiem się przesadnie zastanawiać nad tym, które głośniki wybrać, jaki nadajnik, co jest z czym kompatybilne itd., itd. Tak więc po kolei. AudioPro Biznes SPW5 to głośnik przeznaczony do montażu ściennego, ewentualnie również sufitowego. Wyposażono go we wzmacniacz pracujący w klasie D o mocy 2x25W oraz dwa przetworniki, 4-calowy woofer i kopułkę wysokotonową o średnicy 3/4 cala. Pasmo przenoszenia SPW5 mieści się w zakresie od 55 do 20 tysięcy Hz. Dodatkowo głośnik jest odporny na zachlapania, co potwierdza klasa IPX4. Wspomniałem wcześniej o możliwości montażu głośników w szynie oświetleniowej, co umożliwiają modele Biznes SP1 oraz większy SP3. Mniejszy głośnik cechuje się mocą 12 W oraz jednym pełnozakresowym przetwornikiem o średnicy 2¾ cala. Jego pasmo przenoszenia obejmuje zakres od 80 do 20 tysięcy Hz. Większy SP3 to już konstrukcja dwudrożna, wyposażona w woofer o średnicy 4,5 cala oraz wysokotonówkę o rozmiarze 3¼ cala. Moc wynosi po 25W dla każdego przetwornika, a obsługiwane pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 60 do 22 tysięcy Hz. Obydwa głośniki można w razie potrzeby zamontować bezpośrednio na suficie lub ścianie za pomocą uchwytów WAB1 oraz WAB3, dobranych pod konkretne głośniki. W skład systemu wchodzą również dwa subwoofery, Biznes SAP 1 oraz SAP 3. Różnią się one rozmiarem, jak i mocą. Mniejszy SAP 1 to konstrukcja typu bass reflex z jednym otworem wentylacyjnym i mocą 80 W. Większy SAP 3 to również konstrukcja typu bass reflex, ale już z dwoma otworami wentylacyjnymi. Jego moc to okrągłe 100 W. Pasmo przenoszenia jednego i drugiego modelu obejmuje zakres od 40 do 100 Hz z regulowaną zwrotnicą w zakresie 50 do 90 Hz. Obydwie konstrukcje można postawić na ziemi lub zawiesić na ścianie.
Nad działaniem całego systemu czuwa nadajnik Biznes TX1 oraz kontroler głośności VOL1. TX1 jako nadajnik obsłuży jednocześnie do 32 urządzeń, wliczając to kontroler głośności, głośniki, jak i opcjonalne subwoofery. Sterownik VOL1 ma za zadanie sterować poziomem głośności naszego systemu. W ramach 32 urządzeń obsługiwanych przez nadajnik zostaje 31 slotów na głośniki. Te można połączyć w 6 grup, w których poziomem głośności sterować będzie można niezależnie przez właśnie kontroler VOL1. Nadajnik TX1 można zamontować na ścianie, suficie, położyć w pobliżu źródła dźwięku lub podwiesić w szynie oświetleniowej. Potrzebuje on jedynie zasilania oraz sygnału z jakiegoś źródła, streamera, adaptera Bluetooth albo komputera. Żeby stworzyć system nagłośnienia oparty na urządzeniach Audio Pro Business, musimy kupić przynajmniej po jednym kontrolerze głośności i nadajniku. Do tego dobieramy wybraną ilość głośników w ramach obsługiwanej przez jeden nadajnik puli 32 urządzeń. Oczywiście nadajników i połączonych z nimi głośników może być więcej, jeśli macie do nagłośnienia bardzo dużą przestrzeń. Sprzęt potrzebuje w sumie tylko dostępu do zasilania, bowiem komunikacja odbywa się, jak już wspominałem wcześniej, w ramach własnej sieci bezprzewodowej. Pasmo 1,9 GHz zapewnia, poza niskim zatłoczeniem urządzeń, szybką i bezpieczną komunikację. Własna sieć ma jeszcze jedną ogromną zaletę. W razie przenosin całego systemu nie będzie potrzeby ponownego łączenia komponentów ze sobą. Mało tego, jeśli potrzebujecie wielu urządzeń w ramach Audio Pro Business, producent może je dostarczyć już wstępnie skonfigurowane wedle Waszych wytycznych. To zaoszczędzi sporo czasu przy montażu bardzo dużego systemu nagłośnienia. Każdy z nadajników w naszym systemie potrzebuje poza tym źródła dźwięku, który może być odtwarzacz płyt CD, adapter Bluetooth, komputer, odtwarzacz sieciowy. No w zasadzie może być również nim gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem. Wszystko dzięki wejściu jack 3,5 mm, który jest bardzo uniwersalnym standardem podłączania sprzętu audio. Jeśli jednak zdecydujecie się na połączenie nadajnika z komputerem, polecam użycie przewodu USB. Zapewni on zarówno transfer sygnału audio, jak i zasilanie dla nadajnika TX1. Zawsze to jeden przewód mniej, prawda? W przypadku połączenia analogowego wtykiem jack potrzebne będzie właśnie dodatkowe zasilanie. Jak wygląda sam proces łączenia? To bardzo proste. Uruchamiamy nadajnik TX1, podpinając go do prądu, po czym wciskamy przez 1 sekundę przycisk Pair. Dioda zaczyna migać na niebiesko, a sam nadajnik otwiera kanał komunikacji nowych elementów systemu na 20 minut. W ten sam sposób, czyli podłączając do prądu i wciskając na 1 sekundę przycisk Pair, dodajemy kolejne urządzenia, takie jak sterownik VOL1 czy głośniki. Połączenie potwierdza świecąca stałym światłem czerwona dioda. Po połączeniu każdego kolejnego sprzętu kanał parowania otwiera się na kolejne 20 minut. Po sparowaniu wszystkich elementów przytrzymujemy przycisk Pair na nadajniku przez 4 sekundy, zamykając kanał parowania nowych urządzeń. W razie potrzeby producent przygotował swój poradnik odnośnie dodawania i parowania wszystkich elementów systemu Audio Pro Business. W przypadku głośników montowanych w szynie sufitowej należy ustalić, na której z trzech linii jest faza. Gdy fazę macie na przykład na linii drugiej, ustawiamy na głośniku fazę na cyfrze 2. W każdym głośniku, jak i subwooferze, można ustawić suwakami pod strefę od A do F. Dzięki temu można stworzyć aż 6 stref audio z niezależnie sterowaną głośnością za pomocą panelu sterowania VOL1. Klikamy na nim przycisk strefy, którą chcemy na przykład przyciszyć, po czym po prostu obracamy pokrętłem głośności. Bardzo ważna kwestia to oczywiście brzmienie. To jest jak na Audio Pro przystało jasne, konkretne i pełne. Głośniki same w sobie są w stanie zagrać pełnią szczegółów w tonach średnich i wysokich. Bas jest jak najbardziej obecny, choć nie powala głębią, szczególnie na większych powierzchniach do nagłośnienia. Ten stan rzeczy odmieniają dostępne subwoofery, które warto dobierać patrząc na gabaryt pomieszczenia do nagłośnienia. Czuć, że głośniki zestrojono w taki sposób, aby były przede wszystkim wyraźne i donośne. Bardzo ważne jest też to, że pomimo właśnie takiego zestrojenia dźwięk nie jest w żadnym stopniu zniekształcony. A osiągnięcie tego to trudna sztuka, co zresztą często można usłyszeć na przykładzie konkurencyjnych rozwiązań. Audio Pro wraz ze swoją linią urządzeń biznes ma bardzo solidne podstawy, aby namieszać na rynku sprzętu dedykowanego właścicielom lokali usługowych.
Choć w zasadzie nie tylko, bo osobiście nie widzę przeciwwskazań do montażu systemu również w domach. Konfiguracja jest banalnie prosta, urządzenia bardzo elastyczne i grające pełnym, naturalnym, nasyconym brzmieniem. Dodając do tego relatywnie niską, jak na możliwości systemu, cenę, otrzymujemy system kompletny i gotowy na każdą sytuację. Dajcie znać, jakie są Wasze opinie na temat systemu Audio Pro Business w komentarzach pod tym filmem. Gorąco zachęcam i zapraszam Was do odwiedzin najbliższego salonu sieci Top Hi-Fi. Na miejscu nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania oraz pomogą w wyborze odpowiedniego systemu audio. Lista salonów wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest jak zwykle na stronie www.tophifi.pl. Serdecznie zapraszamy. A mi na ten moment nie pozostaje nic więcej do powiedzenia jak tak po prostu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!